Zakończyły się prace remontowe ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od ulicy Korczaka do ulicy Mierniczej, w związku z czym od soboty 1 kwietnia został przywrócony ruch w tym rejonie miasta. Jednak czekają nas kolejne prace odcinków ulicy Wałbrzyskiej. Roboty budowlane na tym fragmencie drogi polegały na wymianie istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, regulacji krawężników wraz z budową ścieku przykrawężnikowego. Udało nam się przebudować poprzednio rondo i odcinek z mostem w kierunku ulicy Słowiańskiej, w kolejnym etapie od ulicy Słowiańskiej do granicy administracyjnych miasta, a w tej chwili przekazaliśmy po tej stronie miasta odcinek ulicy Wałbrzyskiej pomiędzy ulicą Korczaka a Mierniczą. Ten odcinek, o którym w tej chwili rozmawiamy, to odcinek tylko i aż 280 metrów, na którym wymieniliśmy z gestorami sieci wszystkie media. Dokonaliśmy rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dwa odrębne fragmenty instalacji. Ten fragment kanalizacji deszczowej również wymagał przebudowy, w związku z tym pojawiły się jakieś roboty dodatkowe. Przebudowaliśmy również oświetlenie uliczne, także ten rejon miasta w tej chwili ma nowoczesne oświetlenie, no i dające komfort i pieszemu, i rowerzyście, i kierowcy. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 750 tysięcy złotych. Już niedługo ruszą prace na kolejnym odcinku ulicy Wałbrzyskiej od strony Placu Królewalskiego aż do przejazdu kolejowego. Podjęliśmy dialog z zarządem województwa w sprawie wyremontowania i przebudowy kolejnych odcinków ulicy Wałbrzyskiej, naszym zdaniem zasługującym już jakiś czas na to. Mówię o odcinku między Aleją Niepodległości a ulicą Trauguta. Tam zawarliśmy z zarządem województwa porozumienie, z którego wynika, że będziemy partycypować w kosztach realizacji tej inwestycji po połowie, a koszt realizacji tej inwestycji zakładamy, że nie przekroczy kwoty 1 000 000 zł. I to w tej chwili jest w etapie prac projektowych. Myślę, że przetarg będziemy ogłaszać na realizację gdzieś w przełomie miesiąca sierpnia-września z bezpiecznym zakończeniem do końca roku. Także myślę, że utrudnienia na tym odcinku jeszcze przed 1 listopada uda nam się pokonać. Powiem, że jesteśmy w takim stanie wiedzy, że kolejarze w planach roku 2018, dokładnie w miesiącu kwietniu, chcą przebudować również przejazd kolejowy na ulicy Wałbrzyskiej, więc my na pewno będziemy prowadzić dialog z zarządcą drogi, czyli z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, żeby ten ostatni odcinek ulicy Wałbrzyskiej pomiędzy ulicą Trauguta a ulicą Armii Krajowej również przebudować w ten sposób, żeby te nieszczęsne dzisiaj bardzo wąskie lewoskręty uzyskały normalne, bezpieczne parametry i wygodne parametry dla kierowcy. Na przełomie sierpnia i września zostanie ogłoszony przetarg na remont tego odcinka.